Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Kariera Programisty. Dzisiaj będzie o organizacji pracy, o Scrumie, Agile. Coraz częściej w ofertach pracy widać, że mile jest widziane doświadczenie ze Scrumem, najlepiej z zespołem, który pracował według Scrumu, z jakimś takim podejściem agile'owym, ewentualnie po prostu znajomość tej metodyki pracy, ponieważ bardzo często pracodawcy organizują szkolenia dla nowych pracowników, którzy kompletnie nie wiedzą, czym jest Scrum, Agile, i dlatego sporym plusem jest dla was, jeżeli wiecie mniej więcej, z czym to się je, i o tym będzie dzisiejszy odcinek. Jest to już szósty odcinek z serii Kariera Programisty. Pierwszy był o rekrutacji, drugi był o pierwszych dniach pracy jako programista, trzeci był o freelancingu, czwarty o negocjowaniu stawek, o wycenie, piąty był o różnicy między junior a senior developerem i dzisiaj będzie o organizacji pracy, o Scrumie Agile. Nie ma to być kolejny film typu ktoś ubiera sobie koszulę i krawat i czyta sobie pojęcia z Wikipedii o Agile'u i Scrumie, albo czyta sobie jakieś pojęcia z podręczników. Postaram się to jakoś tak praktycznie przedstawić, jak to faktycznie było, ponieważ w paru zespołach pracowałem z takim podejściem agile'owym. Czasami to nie wypaliło, czasami to działało dobrze. Spotkałem paru Scrum Masterów, z którymi zawsze po pracy wpadło się na jakieś piwo. Tak pogadało szczerze na ten temat. Ja myślę, mam trochę wiedzy, którą mogę przekazać. Czyli nie ma być to sztywne trzymanie się pojęć. Zresztą wszyscy Scrum Masterzy, z którymi mówiłem, wszyscy byli jednoznacznie zdania, że całe te podejście agile'owe to są takie wskazówki, jak efektywnie prowadzić zespół, jak efektywnie pracować. I nie należy się sztywnie trzymać czegoś, co w naszym zespole po prostu nie działa. W całym tym agile'u, Scrumie chodzi o elastyczność i również w tym procesie należy być elastycznym i po prostu brać to, co działa, to, co nie działa, wyrzucać i zmieniać, testować nowe rzeczy i zostać z tym, co działa. Pamiętam, że kiedyś efektywna praca kojarzyła mi się z bardzo intensywną pracą, z pracą po godzinach, no najlepiej jedno i drugie, że bardzo intensywnie i po godzinach, dziennie 12 godzin, co niestety długofalowo nie działa. Efekty pracy wcale nie są aż tak lepsze, no i po prostu pracownicy się wypalają, a rekrutacja nowych też nie jest tania. I Scrum właśnie przynosi parę takich pomysłów, narzędzi, które pozwalają jakoś tą pracę sprawić, by efekty pracy były lepsze i nie wypaliły nam pracowników. I o tym będzie ten film. Zapraszam. Zacznijmy od najważniejszego elementu tego całego Scrumu, tego podejścia agile'owego. Tym najważniejszym elementem jest iteracja. W przypadku starszej metodyki, jaką jest waterfall, wodospad, w którym planujemy projekt od A do Z i wykonujemy go. Pracujemy na przykład 2 lata nad nim. Później się okazuje, że po tych 2 latach 40% projektu jest do wyrzucenia, bo jest kompletnie niepotrzebne. No to w przypadku Scrumu, w którym pracujemy iteracyjnie, możemy na bieżąco sprawdzać, co się sprawdza, a co nie, i możemy szybko porzucać pomysły, które się nie sprawdziły, i dlatego oszczędzamy bardzo dużo czasu przez nierobienie rzeczy, które są niepotrzebne, przez stawianie priorytetów i wykorzystywanie tego czasu, który mamy na pracę nad tym, co ma aktualnie wysoki priorytet, i dany czas i tak minie pierwszy rok projektu, minie drugi rok projektu i wykonamy to, co według naszych iteracji wyjdzie, że jest najbardziej konieczne. I to jest ten główny filar, ta główna idea, że należy pracować iteracyjnie. Taka jedna iteracja danego zespołu to sprint, bardzo ważne pojęcie w Scrumie. Zespoły pracują w sprintach. Zazwyczaj są to sprinty dwutygodniowe, czasami tygodniowe, zależnie od zespołu należy eksperymentować z różnymi długościami takich sprintów. W przypadku, jeżeli pracujecie nad czymś samodzielnie, to myślę, krótsze sprinty się lepiej sprawdzają, na przykład jeżeli pracuję samodzielnie nad czymś, to stawiam sobie zawsze sprinty tygodniowe. Czym jest taki sprint? W dużym uproszczeniu, na początku sprintu planujemy. Takie planowanie sprintu to decydowanie, jakie user story chcemy wykonać w danej iteracji. I tu przechodzimy od razu do kolejnego pojęcia, user story. User story jest to takie jakby zadanie opisane w taki bardzo specyficzny sposób. W idealnym przypadku jest to w taki sposób opisane, nie zawsze się należy tego sztywnie trzymać, ale bardzo pomaga myślenie o tym. Jest to generalnie mówienie, kto czegoś potrzebuje, co to jest, czego potrzebuje i dlaczego to potrzebuje. Czyli przykładem może być, jeżeli pracujemy w jakimś projekcie, który jest już jakoś tam zaawansowany i chcemy na przykład, by proces budowania aplikacji był sprawniejszy, by zespół wydanie pracował, gdy już w sumie powiedziałem, o co chodzi, czyli definiowanie tego jako kto, co i dlaczego, czyli jako deweloper, czy jako zespół deweloperów chcemy, by było łatwiej budować projekt, by oszczędzać więcej czasu, by pracować wydajniej. To jest taki bardzo prosty przykład. Innym przykładem takiego user story może być na przykład jako użytkownik aplikacji chcę mieć możliwość zalogowania się, by korzystać z aplikacji. Brzmi to teraz tak banalnie, jest też banalny przykład. Często się spotkałem też, że generalnie mówi się, że jako kto chce co, ten powód dlaczego był dosyć często pomijany, bo czasami jest to banalne, jak na przykład chce się logować, by móc korzystać z aplikacji.
byli Scrum Masterzy, którzy się kurczowo tego trzymali, by ten powód też tam zamieszczać. Ma to w sumie jakiś sens, bo musimy wiedzieć, dlaczego coś robimy, ale też chcemy pracować efektywnie. Jeżeli jest to oczywiste, to nie zawsze ten powód należy wrzucać, tym bardziej jeżeli mamy taki zespół 3-4-osobowy, w którym jest komunikacja wewnętrzna bardzo dobra, to ten powód nie jest zawsze konieczny, ale generalnie należy o tym pamiętać, że zawsze jak coś robimy to dla kogoś, należy zdefiniować, co to jest i z jakiego powodu. To jest taki z grubsza opis, taki bardzo z grubsza opis danego user story i później następnie są szczegóły w opisie. Oczywiście, że jeżeli chcemy mieć logowanie, to musimy mieć opisane, jakie tam są adresy URL, pod którymi korzystamy z tego logowania. Generalnie szczegóły, by dany pracownik mógł z tym pracować. Tak z grubsza to jest user story. Następnie jest takie user story, jest jakoś szacowane. Jest szacowane według pewnych punktów, które są relatywne do siebie. Na przykład dane zadanie ma powiedzmy 3 punkty. Bardzo trudno z takim szacowaniem zacząć, ponieważ musimy mieć jakiś punkt odniesienia, dlatego na początku się wycenia, się szacuje bardzo z grubsza i dopiero później ma się jakiś feeling, jak to właściwie robić i relatywnie do siebie szacujemy te user story. Na przykład jeżeli widzimy, że dane zadanie z implementacją logowania zajęło nam ileś tam dni, i szacowaliśmy, że to jest user story, które ma 5 punktów. I na przykład mamy teraz user story X, które wydaje nam się tak mniej więcej trochę trudniejsze, ale nie aż tak bardzo. To można zamiast 5 punktów dać na przykład 8 punktów. Jeżeli zadanie wydaje nam się podobne, to też szacujemy je podobnie jako 5 punktów, bo relatywnie do zadania, które też było 5 punktów. Nie należy takich punktów przeliczać na dni, że to zajęło 3 dni, to też idealnie 3 dni. Jest to takie szacowanie, by podczas planowania danego sprintu, czyli przechodzimy znowu do planowania sprintu, sprawdzać, ile mniej więcej takich punktów zespół jest w stanie w jednej iteracji wykonać. Jeżeli na przykład wychodzi nam, to generalnie zespół się uczy, po paru sprintach uczymy się mniej więcej, jak efektywnie pracujemy. Czyli jeżeli wychodzi nam, że wyceniamy jakoś tam swoje user story, mamy tu user story, który ma 1 punkt, ten ma 5 punktów, ten ma 8, ten ma więcej. Wychodzi nam, że w danej iteracji zespół jest w stanie wykonać 30 punktów, powiedzmy 2 tygodnie. Czyli jeżeli mamy ileś tam user story wcześniej zaplanowanych, to wiemy, jakie user story do sprintu możemy wciągnąć, aby nasi pracownicy nad tym pracowali. Oczywiście każde user story musi być przekazany jakiś priorytet. Wiadomo, że najpierw musimy zrobić logowanie, zanim jakieś dalsze części w aplikacji będą zbudowane. No i generalnie priorytety są bardzo ważne, ponieważ nie ma czegoś takiego jak za mało czasu, jest tylko brak priorytetów. Mamy zawsze ograniczoną ilość czasu, a pracy jest teoretycznie zawsze nieskończenie wiele, więc należy pracować na tym, co ma najwyższy priorytet i jedyne, na co mamy wpływ, to zmiana priorytetów, a nie mamy możliwości przedłużenia naszego dnia. Gdy zaplanowaliśmy sobie już nasz sprint, naszą iterację, co w danej iteracji będziemy robić, jakie user story chcemy zrobić, to zabieramy się do pracy. W trakcie tego sprintu są jeszcze różne meetingi skramowe, o których zaraz wspomnimy. Na razie załóżmy, że pomijamy te meetingi i kończy się nasz sprint, czyli załóżmy, że była to dwutygodniowa iteracja i w ostatni dzień sprintu następuje retrospektywa, czyli podsumowujemy, ok, zaplanowaliśmy zrobienie tego i tego, ewentualnie wyszło albo nie wyszło, że na przykład zrobiliśmy wszystkie zadania i staramy się podsumować, co się przyczyniło do tego, że nasza praca była efektywna i staramy to dalej kontynuować, ewentualnie w jakimś tam stopniu poprawić. A jeżeli nie wyszło, na przykład mieliśmy za dużo user story albo coś nas blokowało, na przykład jakiś tam zewnętrzny zespół nas blokował, ponieważ zawsze są zależności między zespołami, to staramy się znaleźć, co było problemem i jak w przyszłości możemy tego problemu uniknąć. Zawsze staramy się jakoś malutką rzecz poprawić i dzięki temu na przykład zespół, który pracuje ze sobą rok, przez to, że co iterację ma tą retrospektywę, w której staramy się znaleźć jakąś małą rzecz do poprawy, to po roku znaleźliśmy już sporo rzeczy, które możemy poprawić w naszym procesie i gdy wiele zespołów ma takie retrospektywy, w których znajdują coś małego do poprawki, to wiadomo, że Scrum Masterzy tych zespołów się kontaktują między sobą i próbują znaleźć rzeczy, które między sobą można poprawić wewnątrz danej firmy, wewnątrz procesu. I dlatego ta metodyka pracy jest taka popularna i efektywna, ponieważ no, zawsze staramy się coś małego znaleźć, co możemy poprawić. Nie tak jak w przypadku Waterfalla, gdzie cały projekt został wykonany od A do Z. Dopiero na końcu się mówi, o kurde,
Gdybyśmy tylko to robili inaczej, to może byśmy zaoszczędzili tu 2 miesiące pracy, tylko tutaj mamy taką retrospektywę co 2 tygodnie. Nie jest to coś, co długo trwa, takie retrospektywy. Zazwyczaj trwa u nas godzinę, czasami mniej, gdzie po prostu siadamy sobie tak na luzie, mówimy o danym sprincie, ok, jak poszło, co byśmy mogli poprawić, co było spoko, co musimy koniecznie zmienić. I tak co 2 tygodnie taki meeting. I tak już piątek przed wyjściem do domu. Już zazwyczaj tak się dużo jakichś tam produktywnych rzeczy nie robi. Może sobie na spokojnie usiąść i pogadać. Teraz do meetingów, które są podczas sprintów. Codziennym takim mini meetingiem jest daily stand-up. Czyli wszyscy, na przykład u nas to było jakoś o 10:15, na 5-15 minut wszyscy przestają pracować i tak z grubsza każdy po kolei mówi, na czym pracuje, z czym ma problem, by ewentualnie ktoś mógł mu pomóc, czy ewentualnie jak ten problem jakoś mu objaśnia całemu zespołowi. To może ktoś ma pomysł, żeby mógł mu pomóc. Na przykład, o, słyszałem, że kolega z tamtego zespołu miał to samo, idź do niego. Czyli taka komunikacja, poświęcenie parunastu minut dziennie na po prostu na taką pogadanie zespołu, zorganizowane, że okej, teraz każdy po kolei mówi, nad czym pracował, na czym będzie dalej pracował. Bardzo poprawia komunikację wewnątrz zespołu. W przypadku różnych zespołów, gdy mamy na przykład jednego Scrum Mastera, który jest na stand-upie, na tym daily stand-upie od wszystkich zespołów, może wychwycić na przykład, że ten zespół ma dany problem, a ten problem został rozwiązany w innym zespole tydzień temu, to może ich przekierować, że idźcie do nich. Taka komunikacja bardzo, bardzo poprawia wydajność wewnątrz całej firmy, nie tylko wewnątrz zespołu. To jest taki codzienny meeting, ten daily stand-up. Nie należy tu przesadzać, jeżeli pracowałeś nad czymś i wiesz, że zajmuje ci to na przykład 4-5 dni, to mówisz, no okej, pracuję nad tym i pracuję nad tym dalej, zajmie mi to jeszcze 3 dni, nie przedłużasz niepotrzebnie. Inny typ meetingu, który zazwyczaj jest raz na tydzień, czasami raz na 2 tygodnie, zależnie jak tam danemu zespołowi to pasuje, jest to backlog grooming. Czym jest backlog grooming? Otóż najpierw powiedzmy może, czym jest backlog. Backlog to jest takie miejsce, w którym żyją user story. Wewnątrz zespołu skramowego jest ten menadżer, taki produkt menadżer, który jest w skramie, jest produkt ownerem. On przygotowuje te user story, czyli on przygotowuje, co należy wykonać w danym projekcie, czyli na przykład należy wykonać te logowanie, należy wykonać jakąś na przykład nawigację, jeżeli jest to jakaś aplikacja transportowa. Podczas takich groomingów, backlog grooming, spotyka się z deweloperami, ze Scrum Masterem, z całym zespołem i omawia te user story i tam następuje szacowanie, że jeżeli mamy wszystko, co potrzebujemy do danego story, to omawiamy, ok, technicznie potrzebujemy jeszcze to i to i szacujemy, że relatywnie do innych user story jest to story, które ma 5 punktów, 8 punktów. I na takim groomingu również ustawiamy priorytety danych user story. Ustalamy, że to jest ważniejsze, to jest mniej ważne. W idealnym przypadku taki backlog byłby ustawiony z user story od góry na dół. Czyli jeżeli zaczynamy sprint i widzimy, że nasz zespół ma wydajność 25 punktów co sprint, to bierzemy z góry user story, aż 25 punktów zostanie zapełnione i je wykonujemy. W idealnym świecie tak jest. W praktyce często tak bywa, że bierzemy jakąś ilość user story i jeżeli zespół skończy 3 dni przed końcem sprintu, to wrzucamy do sprintu kolejne user story, który ma najwyższy priorytet. Jeżeli widzimy parę dni przed, że kolejne user story nie zostanie skończone, to ewentualnie wyrzucamy sprintu w takim backlogu. Jest również coś takiego jak bug backlog, czyli taki backlog, który mamy wszystkie bugi. Generalnie w praktyce Scrumu jest tak, że bugs first, czyli najpierw naprawiamy wszystkie bugi, zanim zaczniemy pracować nad user story, ponieważ no, teoria jest taka, że każdy bug powoduje, że nowa funkcjonalność też ma tego buga i generalnie będziemy musieli później 2 razy naprawiać, czyli w teoretyce najpierw naprawiamy 100% bugów, a później robimy user story. W praktyce różnie bywa, szczególnie w świecie startupów, gdzie musimy pokazać nowe featurey, by mieć finansowanie. Tam featurey się częściej bardziej mają większy priorytet niż naprawianie bugów, ale to już osobna kwestia. W każdym razie, backlog grooming, spotkanie product ownera, czyli takiego product managera wewnątrz procesu Scrumu z deweloperami, by omówić user story i szacować ją. Generalnie user story zazwyczaj przygotowuje ten product owner. Czasami daje się takie user story jakiemuś deweloperowi, bo on je sobie jakoś tam technicznie przygotował, czy ewentualnie dopytał inny zespół o jakieś tam sprawy techniczne, by można takie user story oszacować. I to są najważniejsze dwa meetingi: daily stand-up, grooming, planowanie sprintu na początku i retrospektywa na końcu.
Tak, są takie podstawy. Zdarzają się zespoły, które mają jakieś dodatkowe meetingi, ewentualnie decydują się, że jakiegoś meetingu nie potrzebują, na przykład jeżeli zespół widzi, że w przypadku naszego zespołu retrospektywy są zawsze stratą czasu, nikt to nie działało, to nie robimy tego. Ale zazwyczaj mają sens, ale to jest cała idea tego agile'u, że jest to bardzo płynne. Jeżeli widzimy, że coś ewidentnie się w danym zespole nie sprawdza, to tego nie robimy. Jak się sprawdza, to robimy. A mówiłem już z grubsza rolę product ownera, czyli jest taki jakby tradycyjny project manager, tylko wewnątrz Scrumu, który danego produktu tworzy user story, ustawia temu priorytety i na groomingach intensywnie z deweloperami ten temat dyskutuje, na które jest oszacowane, omawiane są jakieś szczegóły tych user story. Oprócz tego product owner jest jeszcze osobą, która jest jakby takim łącznikiem między managementem danej firmy a deweloperami, by uniknąć sytuacji, gdy na przykład w ciągu dnia pracuje sobie deweloper nad czymś, ma tam jakiś tam ciąg myśli już i nagle przychodzi jakiś tester, czy przychodzi ktoś z zewnątrz, z marketingu i nagle przerywa pracę deweloperów, to product owner jest takim łącznikiem, że generalnie gdy ktoś z marketingu coś od zespołu chce, to idzie do product ownera i by nie przeszkadzać deweloperom, to taki łącznik, taki gatekeeper, który dba o to, by nie przeszkadzano zespołowi. Inną rolą w Scrumie jest Scrum Master, o którym już wspomniałem. Często taki Scrum Master ma więcej niż jeden zespół wewnątrz firmy, dba o to, by procesy działały jak najsprawniej, czyli widzi, że w zespole A sprawdziło się to, to omawia to z zespołem B, może też tam to się da wprowadzić, też nie zawsze się da. Jest na daily stand-upach wszystkich zespołów, czyli widzi, jeżeli dany problem wystąpi tutaj i jeżeli słyszy w stand-upie innego zespołu, że ten problem też wystąpił, to już wie, ok, nie musicie poświęcać całego dnia, by ten problem rozwiązać, po prostu pogadacie z kimś z tego pierwszego zespołu i tam jest rozwiązany ten problem. To jest taka osoba do tych procesów. Oprócz tego developer, czyli wiadomo, osoba, która programuje, ewentualnie w zespole nie jest tylko developer, który programuje, czasami w zespole jest również grafik, designer. I to by było tak z grubsza tyle. Ten cały Scrum Agile, robimy iteracje, sprawdzamy, co działa, robimy produkt krok po kroku. Ważne jest, by po takim sprincie był jakiś produkt, który można już coś zrobić, dać ewentualnie jakimś użytkownikowi do przetestowania. Większość tych informacji było oczywiście z perspektywy takiej trochę większej firmy, gdzie jest parę zespołów ze Scrum Masterem, ale można również ten cały Agile wykorzystać w przypadku bycia freelancerem, w przypadku robienia własnych projektów, czy w przypadku małego zespołu. Zawsze warto mieć ten pomysł z iteracją, z wieczną iteracją w głowie, że nigdy nie zaplanujemy czegoś od początku do końca, ponieważ gdy mamy więcej produktu, to mamy więcej informacji. Gdy jakieś osoby przetestowały nasz produkt, to mamy więcej informacji, jak na to reagują, więc zawsze warto się nastawić na to, by planować jakiś tam fragment, wykonywać jakieś fragmenty, które kończą się jakimś częściowo gotowym produktem i na podstawie danych efektów, danych iteracji zmieniać nasze plany, czyli zawsze planować, nie bać się zmienić planów, ponieważ zawsze najwięcej czasu, który kiedykolwiek zaoszczędzimy na tym, czego nie robimy. To taki główny pomysł i wcale nie trzeba być jakimś certyfikowanym Scrum Masterem, czy przeczytać wszystkie książki, które są na rynku, by tą ideę wykorzystać, by ten pomysł jakoś wykorzystać, by efektywnie pracować. Jest to dosyć proste i myślę logiczne i jest to wszystko kwestia wprawy. Należy spróbować, czy pracowanie z takim podejściem nam odpowiada. Jeżeli odpowiadają wam tradycyjne sposoby, to nie zmieniajcie ich. Po co? Zawsze ma być to, efekt ma być taki, że wykonujecie więcej pracy i pracujecie wydajniej. Jeżeli się to nie sprawdza, to tego nie robimy. I tyle. To było na tyle w tym odcinku Karierze Programisty. Widzimy się znowu za 2 tygodnie. Jeżeli macie pytania, sugestie, co chcecie widzieć w tej serii, to zapraszam do komentowania. Cześć!